Witajcie w kolejnym odcinku z Bus Drivera i w tym odcinku będziemy oceniać sobie jechali kolejnym autobusem. Tym razem jest to autobus dodany do tej edycji Gold właśnie. Ten autobus nie występował w podstawowej wersji gry, gdzie było tylko 5 etapów. No co? Jedziemy w takim razie. Ten autobus jest zastępstwem za linię 42. I teraz dosyć się pojawia, więc na drogę sobie nimi na pewno pojedzimy. No jest strasznie taki duży. Mam nadzieję, że dam sobie jakąś radę, jeśli chodzi o jego sterowanie. Serio, znowu nie dostałem punktów za to, że zjechałem na przystanek. Myślałem, że dostanę, a to ni chuja widzę. Dobra. Widzę z tym. No powiem tak, co mogę właściwie powiedzieć na temat Bus Drivera, słuchajcie, to jest... Ja bym tego nie nazywał symulatorem, tylko ja bym po prostu nazywał Bus Drivera jako po prostu taka gra, w której sobie jeździ z autobusem, ale powinieneś do tej gry podchodzić z dystansem. W tym sensie z dystansem, że po prostu no nie powinieneś tej gry brać zbyt do siebie, zbyt na poważnie, jako symulatora, ponieważ no tutaj... Między innymi jak pasażerowie, jak wsiadają do autobusu, to znikają, teleportują się do tego autobusa, nie po prostu wsiadają normalnie, więc no to jest taki... To jest coś, na co ludzie no, mogą narzekać. To jest takie w ogóle niesymulacyjne. I dlatego chociażby no, uważam, że jednak nie powinno się tej gry brać jako symulator. Tylko wręcz przeciwnie. Powinno się tę grę traktować jako... No dobra zabawę, kiedy to sobie można autobusem pojeździć czasami, nie? Taka gra na rozróżnienie, powiedzmy. Chociaż no, to jest nie do końca, bo... Gra jest trochę trudna, trzeba naprawdę tutaj uważać, jak się jeździ tym autobusem. Żeby nie zaliczyć jakieś kraksy, te pasażerowie bardzo łatwo mogą zacząć krzyczeć, też sobie odwrócić uwagę na światła i tak dalej. No tutaj wiadomo, jedziemy zapisowo, jak w składę kierowca autobus powinien. Dobra. Okej, okay, teraz spróbuję oczywiście jechać ostrożnie, żeby nie dostać jakichś mandatów czy coś. A właściwie to nie chodzi o mandatów, tylko po prostu punktów za błędy. No akurat linia ta nie jest jakoś bardzo długa, ale będą na pewno dłuższe linie. Ta linia akurat tam, myślę, że potrwa gdzieś 10 minut, ten psajazd. Ale będą dłuższe trasy, niektóre trasy, właściwie to w tym etapie będą na dłuższe trasy, bo tam są bardzo długie linie, więc to tam spokojnie za 30 minut będzie akurat odcinka, jeśli chodzi o etap szósty, gdy do niego dojdziemy. Ale jeśli chodzi o inne etapy, no to niektóre... Trasy będą trwały nawet 20 minut, więc no trochę ta sera potrwa. Zamiast robić po jednej linii na jeden odcinek. Więc odcinków wyłącznie będzie 36. I to będą odcinki różnej długości. Dobra. Ja trochę byle jak zajechałem, ale już trudno. Siadajcie. No, jeśli chodzi o Bus Driver, to jest gra mojego dzieciństwa. Grałem oczywiście to w dzieciństwie. Bo w ogóle jest jakaś śmieszna historia z Bus Driverem, bo ja sobie tego Bus Drivera kiedyś, no... kupiłem na Allegro. No i oczywiście, jak to w statku Allegro bywa, trzeba było długo czekać, aż ten Bus Driver do mnie przybędzie. No, ale to było dawno temu. No i wtedy właśnie miałem podstawową wersję tej gry, tylko z 5 etapami. Teraz mi się udało tutaj dorwać wersję w internecie z 6 etapami. Bardzo dobrze, bo... Chciałem właśnie tą wersję Gold i fajnie, że udało mi się ją dorwać i mogę ją dla was nagrać. A tutaj będzie problem, generalnie, będę musiał cofnąć. Teraz trzeba uważać, żeby nie zaknąć za szybko drzwi. Bo wtedy oczywiście będzie fail. To ktoś tutaj nie będzie mógł z nami pojechać. Bo my za szybko zaktaliśmy drzwi. Dobra. Uwaga, uwaga! Cofnę trochę. No, mało brakowało teraz. No to jest, jak sobie mówicie, jedzą sobie różne autobusy, między innymi jeździ sobie autobus szkolny. Jeśli chodzi o rodzaje autobusów, to mamy ich parę, mamy autobusy miejskie. Ten autobus myślę, że można zaliczyć do autobusów miejskich. Mamy autobusy takie... przemysłowe można by zająć i właśnie ten zielony autobus, który tutaj jedzie obok nas, to jest właśnie taki autobus przemysłowy. Te autobusy zajmują się przewozem pracowników do przeróżnych prac. A my tutaj po prostu wieziemy ludzi w przeróżne miejsca.
w tym momencie, bo właśnie mam, jedziemy autobusem miejskim, po całym odcinku mieliśmy autobus szkolny. Dobra, spokojnie. Mieliśmy autobus szkolny. Mamy jeszcze autobusy wycieczkowe, całe autobusy wycieczkowe, takie dwa bardziej luksusowe, jeden taki mniej luksusowy, ale to taki bardziej wycieczkowy, bo te autobusy właśnie jeżdżą na dłuższy dystans. I mamy jeszcze takie autobusy, no też bardziej niskie, tyle za innego rodzaju, więc trochę tych autobusów jest tutaj. No i teraz mamy oczywiście autobus dwupiętrowy. Nie wiem, sobie będziemy mogli pojechać trzy razy. Okej, ja może jednak stanę lepiej na tych światłach. No właśnie, bo już jest czerwone. Dobra, stój. Też trzeba uważać na to, żeby czasami się tutaj nie natknąć na jakieś auto, które tutaj stoi. Na pasach. Modele samochodów akurat, no można by zdać, są identyczne jak w 18 Wheels of Steel, chyba grafika nawet jest taka sama, ale mi się osobiście ta grafika podoba. Jest okej. Okay. Nie mam tutaj nic do zarzucania tej grafice. Jest spoko. No i co, nie traktujcie zbyt poważnie Bus Driver, to jest po prostu gra, z której można sobie czasami w tą grę pograć, można się tylko rozluźnić. Moim zdaniem jest to naprawdę spoko gra. I fajnie naprawdę będzie z tego nagrać serię. Jeśli chodzi też o tutaj, to jak jesteśmy spóźnieni, to na to też nie zwracajcie uwagi, bo praktycznie w tej grze nie da się być niespóźnionym. Akurat Bus Driver jest bardzo realistyczny, jeśli chodzi o te spóźnienia. Przeróżny kierowca autobusu, bo tutaj no nie da się dojechać bez spóźnienia, to jest wręcz niemożliwe. O, żeby jakąś chyba premię dostali za dobry przejazd. Dobra, ostrożnie teraz. Trzeba to jeździć bardzo ostrożnie. Najpierw w ogóle nie zwracajcie uwagi na czas i na punktualność, bo to w ogóle nie jest istotne. No właśnie, co jest to, żebyście nie zaliczyli jakieś kraksy, żebyście teraz pasażerów nie zdenerwowali, bo wtedy wam sporo punktów odejmie, no i też żebyście nie przejeżdżali na czerwonym świetle. Akurat na pomarańczowym modacie tyle, że nie dostaniecie punktów za przejazd na pomarańczowym świetle, dlatego najlepiej na zielonym przejeżdżać. No i teraz ten tunel to też również on się pojawia w 18 Wheels of Steel. Tam można było zacząć, faktycznie jest identyczna grafika, tyle zajeździmy tam ciężarówkami, a nie autobusami. No i to tam jest również otwarty świat. No ale mi się osobiście obydwie gry podobają, bo jest prawda, nie powinny być jakoś wielce poważnie traktowane, jeśli chodzi o symulatory, ale są te gry naprawdę spoko. No okej, okay, my już tutaj dojechaliśmy na ostatni przystanek, no i właśnie teraz będzie tutaj. Tutaj teraz właśnie będzie podsumowanie. Okej. Okay. No, myślę, że poszło mi w miarę dobrze. 10 punktów, więc jest okej, jak najbardziej. Dobra. Okej. Okay. No i to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Na samym odcinku będziemy sobie jechali linią 35. No to jest taka linia, można by same słowa. Będziemy wozili pracowników od miejsca do miejsca, okej. Okay. To będzie na tyle, na razie.